Pokój z tobą. witam na kanale Psalm 73, wers 28, w podcaście o niedzielnej refleksji o słowie Bożym z dnia dzisiejszego. Mam na imię Milena i z wielką radością podzielę się z Wami moimi przemyśleniami. Dzisiejsze słowo Boże znajdziecie w Ewangelii Świętego Mateusza w rozdziale trzecim, werset 13 do 17. I mówi ona o chrzcie Pana Jezusa. I zastanawiałam się dzisiaj, co Wam przekazać. Aż mnie trochę olśniło. I mam nadzieję, że wszyscy też czujemy, że Jezus, który jest naszą drogą, prawdą i życiem, pokazuje nam drogę. Byśmy i my, za Jego przykładem, zdecydowali się na chrzest. Wiem, że większość z nas no, nie podjęła tego jakby świadomie, bo była ochrzczona jako dzieci. Niemniej jednak powinniśmy pamiętać o tym, że jesteśmy ochrzczeni. I wiele rzeczy, z którymi się... To wiąże. Niemniej jednak dzisiaj czytamy albo słyszeliśmy w Kościele a Ewangelię, więc co więcej, sam Bóg podkreśla, że Jezus jest Jego synem umiłowanym i że powinniśmy Go słuchać. Niemniej jednak myśli zaniosły mnie jeszcze dalej w inną stronę, że chrzest jest pierwszy z siedmiu sakramentów świętych. Czyli mamy chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo i małżeństwo. Takie przypomnienie przy okazji. A jeśli ktoś nie znał, to może się nauczyć albo chętnie coś więcej przeczytać po tym. Więc ogólnie bez sztu nie można podejść i korzystać z... Reszty sakramentów. Stąd moje pytanie, czy podziękowałeś lub dziękujesz Bogu jakoś regularnie za, za swój chrzest? Czy w ogóle myślisz o tym, że jesteś oszczony i czy coś to co dla ciebie w ogóle znaczy? Więc proponuję kolejne wyzwanie, i powinniśmy mieć jakieś osobny chyba, a jeszcze tutaj kanał, widana, wyzwania. Więc proponuję takie wyzwanie, że jeśli na przykład się modlisz, to możesz po prostu podziękować Bogu za swój chrzest. I na przykład poświęcić parę minut, parę chwil na to, by pomyśleć, co to zmienia w Twoim życiu. A jeśli modlisz się na różańcu, to przy pierwszej tajemnicy światła która jest chrzest Pana Jezusa w rzece Jordan i której o, owocem jest być otwarcie na Ducha Świętego, właśnie w tam podziękować Bogu za chrzest i za to, że dzięki Niemu oczyszcza nas z grzechu, oczyścił ogólnie z grzechu i, i udostępnia nam te, te inne sakramenty. A kolejnym challengem jest po prostu, by dowiedzieć się, lub zapamiętać, lub gdzieś odkopać w dokumentach daty naszego sztu. No, pamiętamy tyle dat o rodzinach innych osób, o innych wydarzeniach, o jakichś rocznicach, a dlaczego nie znamy daty naszego sztu? To też powinno być bardzo ważnym wydarzeniem w naszym życiu. Mimo jeśli na przykład nie pamiętamy, jak byliśmy oszczeni. Więc to są takie dwie, moje dwa pytania. Spróbujcie. Je gdzieś w ciągu dnia przemycić w głowie i zastanawiać się nad nimi. A ja na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam pięknego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym filmiku, albo o modlitwie o jakimś nabożeństwie, albo niedzielnej refleksji. Z Bogiem.